strugach deszczu udaliśmy się na lotnisko Brazzaville, skąd odlecieliśmy samolotem do Pointe-Noire. To drugie co do wielkości miasto w Republice Konga i trzeci co do wielkości port morski w Afryce. Na lotnisko przyjechali po nas biskup Stolizie i ksiądz Marian Pazdan, drugi tarnowski ksiądz pracujący obecnie w Kongo Brazzaville w diecezji do Lizie. Dwoma samochodami wyruszyliśmy piękną trasą wśród gór do kolejnej diecezji do Lizie, dawne Lubomo, oddalonej około 200 km od Pointe-Noire. Lubomo przed 25 laty rozpoczynał pracę misyjną ksiądz biskup Jan Piotrowski. Nic więc dziwnego, że przywitanie biskupa Jana było bardzo serdeczne. O godzinie 16 na placu katedralnym przy grocie Matki Bożej rozpoczęła się droga krzyżowa, której przewodniczyli biskupi wraz z kapłanami. Obrazy ze stacjami trzymali lektorzy ustawieni na placu, a przy każdej stacji płonęła świeca umieszczona w bambusie. Rozważania stacji krzyżowej prowadzili miejscowi kapłani. Thank you.
Mangula, Indonesia, Kongo. Muke butuka sana kubutula makongo na tatanzangu sana buzolo yayandi sana banku ina muke taraka na mission Saint-Paul na lekulu na ntima na terentima e osi na nzila ya Kimungu. Beto mekwiza kwaku, samu beto landa, zila mosi, ja Jezu Chrystu, ja cielika? Ja cielika, zila mosi? Ja cielika, zila mosi?